opracować i nową lokalną strategię rozwoju, która oparta jest na założeniach wypływających z tego, co Unia Europejska dla programu operacyjnego Rybactwo i Morze określiła i w ramach tych regulacji no, my się poruszamy i opracowujemy założenia czy konkretne potem zapisy do strategii, na bazie których będziemy organizować nabory i rozstrzygać, które projekty będą mogły być u nas zrealizowane. I ta moja prezentacja właśnie ma Państwu pokazać, w jakim miejscu dzisiaj LGR się znajduje, tych przygotowań do nowego okresu programowania. Ale zanim do tego przejdę, parę słów o starej perspektywie, właśnie porównania tej starej perspektywy w generalnych założeniach do nowego okresu. Proszę bardzo. Przypominam, że nasza lokalna grupa rybacka jest jedną z 7 lokalnych grup rybackich, które działają na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jesteśmy na północno-zachodnim krańcu. Jeszcze są 3 lokalne grupy rybackie, typowo nadmorskie, Kołobrzeska, Mieleńska i Darłowska. Ma Pani może ten pykacz taki z czerwonym światełkiem? Dobra. I są jeszcze 3 lokalne grupy rybackie śródlądowe, to jest taka bliżej Stargardu Sieja, bliżej Choszcz na Partnerstwo Jezior i bliżej Szczecinka Partnerstwo Draw. Przepraszam, Loyola, u mnie w tym biurku po prawej stronie, w tym małym, nie? Jest ten taki, wiesz, również dla zobrazowania, jaka była nasza pozycja tutaj w województwie zachodniopomorskim, tu macie Państwo informację, jakimi budżetami dysponowały poszczególne lokalne grupy rybackie. My jesteśmy zaznaczeni tym ciemniejszym kolorem. Znaczy byliśmy jakby na trzecim miejscu w województwie z budżetem 34 milionów. Największym budżetem dysponowała grupa Kołobrzeska, prawie 39 milionów złotych, ale to jest naturalne, dlatego że u nich jest największy wskaźnik rybackości. Kołobrzeg jest potęgą, jeżeli chodzi o rybackość. Druga pod tym względem jest Darłowska lokalna grupa, no i potem my. Łącznie na terenie województwa było do wykorzystania prawie 183 miliony złotych. Możemy jechać dalej. Na koniec roku 2014 my mogliśmy wykazać się dużym wskaźnikiem realizacji budżetu, bo zrealizowaliśmy go w wymiarze 97%. Najwięcej miała grupa rybacka Partnerstwo Drawy, prawie 100% już mieli wykonania na koniec grudnia. No my byliśmy na drugim miejscu, prawie 97%. Dalej. No i jesteśmy teraz, jak Państwo widzicie, ta linia pokazuje, że dobiegliśmy do jakiegoś momentu, tak? I ten zielony ludzik przygotowuje się teraz, żeby skutecznie, dobrze przygotować się do nowego okresu programowania, a ten nowy okres programowania będący, znaczy w tym kontekście spraw rybackich, jest kontynuacją programu Ryby 2007-13 i nazywa się teraz inaczej. Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-20. I teraz dla porównania. Jakim budżetem Polska dysponowała w programie operacyjnym Ryby, a jakim będzie, czy już dysponuje w programie operacyjnym Rybactwo i Morze? Zwróćcie Państwo uwagę, że te środki stopniały, tak? Mieliśmy do dyspozycji prawie 979 milionów złotych, euro, potężna kwota, prawie miliard, tak? Mamy do dyspozycji w tej chwili 710, czyli ubyło nam gdzieś mniej więcej 1/4 środków. Polska w realizacji programu operacyjnego Ryby była największym beneficjentem w Unii Europejskiej. No jeszcze w dalszym ciągu byliśmy traktowani jako ten kraj, który musi dogonić inne, i Unia świadomie znaczną część swojego budżetu, ponad 30% tego budżetu związanego z programem operacyjnym Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczyła właśnie dla Polski.
tu już ten udział Polski jest mniejszy, ale w dalszym ciągu bardzo znaczący, bo jeszcze jesteśmy w tym okresie takim dochodzenia do tych najbogatszych państw, dlatego trzeba w nas jeszcze inwestować, włożyć. Także no widać, że jednak ten spadek jest już znaczący, o 1/4 mniej więcej środków będzie mniej niestety w programie operacyjnym. Przy czym, żeby była sprawa jasna, lokalne grupy rybackie funkcjonują tylko w tak zwanej osi czwartej tego programu operacyjnego ryby. Osi w tym programie było w sumie 5. I teraz przejdziemy do drugiego, następnego slajdu, który pokazuje, że oś czwarta w tym programie operacyjnym ryby miała zagwarantowane 32% środków. W sumie prawie 235 milionów euro. I teraz w nowym programie operacyjnym to już nie jest nazywane jako oś priorytetowa, nazywa się priorytetem czwartym, ale to jest jakby odpowiednik tego, co się u nas nazywało zrównoważonym rozwojem obszarów zależnych od rybacka, teraz to się nazywa zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Proszę zwrócić uwagę, Unia największą wagę w tej chwili, jeżeli chodzi o priorytety w nowym okresie programowania, wskazuje na zatrudnienie i innowacyjność. I to u nas też tutaj jest mocno podkreślone. I proszę zauważyć, mieliśmy do dyspozycji w osi czwartej programu operacyjnego ryby 235 milionów euro prawie, tak? Mamy ile? 94 miliony. Spadek o 2/3, czyli mamy, będziemy mieli do dyspozycji tylko 1/3 tego, co mieliśmy w poprzednim okresie programowania. I tak jak w programie operacyjnym ryby oś priorytetowa stanowiła aż 32% całej puli środków, prawie tego miliarda, tak priorytet czwarty, PO Rybarstwo i Morze, stanowi już tylko 15%. Czyli wniosek jest taki, mamy znacznie mniej do dyspozycji, jak mieliśmy w programie ryby. W tym nowym okresie programowania przyjdzie nam się często spotykać z takim pojęciem rozwój lokalny kierowany przez społeczność, wprowadzony właśnie na użytek tego nowego okresu programowania, ale tak naprawdę to nie jest jakby nowe całkowicie podejście. Jest to po prostu kontynuacja tego, co wcześniej szczególnie działacze związani z lokalnymi grupami działania, które znacznie wcześniej powstały, wiedzą o co chodzi. Mianowicie było to tak zwane podejście LIDER, zakładające, że małe społeczności mają się organizować w takie grupy, właśnie grupy działania, w których na równych prawach funkcjonują przedstawiciele sektora publicznego, przede wszystkim przedstawiciele samorządu terytorialnego, czyli gminy, przedstawiciele sektora